Witajcie. Ja nazywam się Anna Pawelec i zapraszam Was dzisiaj na podcast o tym, czy medytacja jest dla każdego? Medytacja jest niewątpliwie pięknym narzędziem do rozwijania autorefleksji i spokoju umysłu, ale czy działa na wszystkich? Czy jest dla każdego? Zanim przejdziemy do setna, dlaczego medytacja zawodzi niektórych? Pozwólcie, że zacznę od wyznania, że praktykuję medytację w zasadzie odkąd pamiętam. Wiem, brzmi dziwnie, ale każdy dzień zaczynam i kończę 30 minutami medytacji, a w ciągu dnia staram się znaleźć czas na studiowanie nauk związanych z moją praktyką uważności i zarazem też pasją. Codzienna medytacja jest moim sekretnym źródłem siły. Oczyszcza mentalną mgłę, łagodzi czasem roztrzęsione nerwy, przepędza niepokój i pomaga mi znaleźć sens w nieuniknionych przeszkodach życiowych. To swoista duchowa siłownia, która wzmacnia życiową siłę. Czy to znaczy, że medytacja jest też dla Ciebie? To zależy od kilku czynników. Medytacja ma wiele form, jak zapewne wiecie. Każda czynność, która sprzyja wyciszeniu, autorefleksji i uważności, może być spokojnie uznana za formę medytacji. W tym podcaście skupimy się na medytacji tradycyjnej. Siedzeniu w ciszy, koncentrowaniu uwagi na oddechu i relaksowaniu ciała i umysłu. Brzmi dość zwyczajnie, więc w czym problem? Jeśli dotyczą Cię któreś z wymienionych za chwilę schorzeń, zaburzeń czy trudności, medytacja może nie być najlepszą opcją. Kiedy mówimy o intensywnym niepokoju, który zmienia wewnętrzny świat w chaos, wypełniony natrętnymi myślami, obsesyjnymi niejednokrotnie, wiecznym przeżywaniem przeszłych spraw lub popadają wręcz w paranoję, to skierowanie uwagi do wewnątrz może jedynie spowodować wzrost lęku, dyskomfortu, nasilenie objawów. Również dla osób, które zmagają się z depresją, mających automatycznie tendencję do izolowania się, wycofywania ze świata i spędzania dużo czasu samotnie, medytacja też nie jest najlepszym rozwiązaniem. Najlepszym wspomagaczem, ponieważ może pogłębiać poczucie odosobnienia. Trauma również powoduje dysocjację, może wywoływać ataki paniki, kiedy jest wyzwalana. Umysł ma tendencję do fragmentacji, a próba wyciszenia myśli może wydawać się wyzwaniem nie do pokonania. Psychoza jest również. Kolejną, tak, kolejnym takim zakresem, gdzie medytacja nie da tej pełni, jakiej moglibyśmy oczekiwać, w momencie, kiedy nasze ja jest niestabilne i kruche, to poczucie siebie, swojej istoty, medytacja może pogłębić ten rozdźwięk, to pęknięcie i spowodować zniekształcenie w widzeniu świata. Realnego jeszcze bardziej. Jeśli ktoś jest w ferworze aktywnego uzależnienia, trudno jest, aby jakakolwiek forma medytacji mogła być skuteczna. Medytacja może zwiększyć apetyt i myśli o spożywaniu narkotyków czy alkoholu, czy jakichkolwiek innych środków, bądź też wchodzeniu jeszcze głębiej w uzależnienie. Jak widzicie, tradycyjne formy medytacji prowadzą do skierowania myśli do wewnątrz. Jeśli jednak nasz wewnętrzny świat jest w totalnym chaosie, może to zainicjować bitwę umysłu, która pogarsza objawy. Jeśli wyjdziemy z punktu, w którym medytacja jest nie do zniesienia, warto rozważyć inne formy, które kierują naszą uwagę poza nas. Dając nam zadanie lub czynność, na której możemy się skupić. Medytacja obejmująca stymulujące doznania no może brzmi górnolotnie, a rzecz jest przyziemna, wyciągnie nas z wnętrza i da wytchnienie od tego wewnętrznego niepokoju. Podam przykład z życia, bo jestem zdania, że takie przynoszą najlepsze efekty. Pracowałam kiedyś z kobietą, która doznała traumy w wyniku wypadku samochodowego. Była przytłoczona um, lękiem, niepewnością. Nie była w stanie, ponownie usiąść za kółkiem. Bez względu na to, jak bardzo próbowała medytować, nie mogła uspokoić umysłu. Pewnego dnia, podczas porządkowania garderoby, znalazła pudełko z koralikami i guzikami. Usiadła na fotelu i w ciszy zaczęła je nanizywać na nitkę. Im bardziej skupiała się na koralikach, tym większy odczuwała spokój. Tworzenie biżuterii wkrótce stało się jej formą medytacji. Początkowo otworzyła bransoletki, które stawały się prezentami dla przyjaciółek i kuzynek, a później zaczęła brać udział w zajęciach grupowych, gdzie miała możliwość poznania różnych technik pracy z materią. Dlatego rozwijanie jej naturalnego talentu do dziobania, jak ja to nazywam, otworzyło drzwi do spokoju, którego tak bardzo w życiu potrzebowała spowolniło to zajęcie spowolniło jej tętno metabolizm oczyściło umysł i dało jej coś na czym mogła się skoncentrować poza lękiem. Przedmioty, które stworzyła, stały się dla niej także symbolami samouzdrowienia. Pomyśl zatem o tych cichych zadaniach, które <laughs> sprawiają ci przyjemność i które uzupełniają twoją energię, skupiają uwagę umysłu. A następnie zbadaj, jak czujesz się przy ich wykonywaniu i po. I jesteś na dobrej drodze, jeśli czujesz się spokojniejsza, spokojniejszy i bardziej ugruntowana, ugruntowany. Nietradycyjne formy medytacji obejmują spacery, wędrówki, wędkarstwo, pływanie, malowanie, gotowanie, śpiewanie, gimnastykę, pisanie, kolorowanie, rękodzieło, ogrodnictwo. Można by tak wymieniać długo. W zasadzie każda z czynności, jakie człowiek jest w stanie wykonać, może przyjąć formę medytacji. Potrzeba czasu i eksperymentów, aby znaleźć swoją najlepszą formę. Cieszmy się przyrodą, kontaktem z nią. Ona również daje nam możliwość praktykowania uważności i wyciszenia. I pamiętajmy, że praktyka medytacji nie tylko uspokaja. Mam moc poprawy wszystkich dziedzin naszego życia. Z wdzięcznością za dzisiejsze spotkanie zapraszam Was na kolejne.